Panie Tomku, został pan powołany na trenera Młodzieżowej Kadry Narodowej Kobiet. Czy spodziewał się pan takiej nominacji? Powiem tyle, że miałem propozycję rok temu już przejęcia Młodzieżowej Kadry Narodowej Mężczyzn, ale zrezygnowałem. W tym roku również takie propozycje były, no i przyjąłem rękawice. Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego zaakceptował, jakby powiedzieć, no moje warunki, ja ich, i jestem teraz głównym trenerem. A co sprawiło, że teraz się pan zdecydował, a rok temu jeszcze nie? Być może, że chciałem jeszcze popracować przy głównych trenerach, uczyć się jak najwięcej. W tym zawodzie trzeba się uczyć, trzeba się rozwijać. Mam nadzieję, że teraz będę spełniał swoje marzenia i będę piął się na szczebelki jeszcze wyżej. Jest pan nauczycielem w szkole, jest pan trenerem WKS Boxing. No i co ta nominacja, co to nowe stanowisko będzie oznaczało i dla pana, no i dla pana uczniów i też bokserów, których pan trenuje? Postaram się tak robić, żeby nikt na tym nie ucierpiał. Pracuję tutaj w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce. Moim dyrektorem jest Grzegorz Zalewski, z którym dogaduję się bardzo dobrze. On wie, że mam wyjazdy i tak dalej. Większość tych wyjazdów na moje zawody sportowe z UKS Boxing Sokółka są z uczniami tej szkoły, więc w zasadzie wyjeżdżam jako opiekun. Nie mam z tym problemu. Mamy tutaj fajnych zawodników, opiekuję się nimi i mam nadzieję, że nie ucierpi na tym klub. Co za tym idzie, no, wyniki sportowe będą na takim wysokim poziomie, jakie są teraz. Jakie ma pan plany na najbliższe tygodnie? Czy wiadomo już może, kiedy będzie pierwsze zgrupowanie kadry narodowej pod pana okiem? Są już plany, miejmy nadzieję, że dojdzie do zgrupowania w Niemczech, które będzie już pod koniec października, początek listopada. Będzie to wspólnie z kadrą narodową seniorek. Jest to naprawdę mocny turniej, gdzie przyjeżdża kilkanaście państw i pierwszy raz będę mógł oglądać swoje podopieczne osobiście. A jeżeli chodzi o boks, to co w najbliższym czasie będzie się działo w Sokółce? W najbliższym czasie będzie naprawdę święto bokserskie, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn, 19-23 lata. Jest to elita, można powiedzieć, sportowców, pięściarzy z Polski. Zjadą się tutaj do Sokółki od 7 do 12 października. Zapraszam wszystkich oczywiście. Takie główne otwarcie odbędzie się 8 października o 16.30. To będzie środa, Zespół Szkół w Sokółce, ulica Mickiewicza 11.